Powiedzmy sobie szczerze, że my również często rozumujemy jak ci ludzie, o których mówi dzisiejsze czytanie. Jeżeli jest synem Bożym, to Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki jego przeciwników, nie dopuści na niego żadnego cierpienia. Nieraz jest to również nasze myślenie. Tymczasem autor Księgi Mądrości mówi, że tak myśleli i pobłądzili, że nie jest to myślenie właściwe i nie tak działa Bóg żeby wyrywał swoich umiłowanych ze wszystkich doświadczeń. Bóg pozwala, żeby Jego synowie, żeby Jego słudzy, żeby ci, którzy Go najszczerszym sercem kochają i szukają, żeby podlegali również cierpieniom. Tym, który przede wszystkim cierpiał, mimo tego, że był zupełnie niewinny, był oczywiście Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. Bo to, co nam Bóg daje w Chrystusie Jezusie, ale z całą pewnością jest miłość miłość silniejsza od śmierci i taka miłość, która prowadzi do zmartwychwstania, daje nam moc większą niż tylko pozostawanie przy doczesnym życiu. Jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział: kto potrafi umrzeć, tego nie można pokonać. Jest wiele takich sytuacji w życiu. Bardzo często się wtedy głęboko oburzamy i słusznie, kiedy ktoś mówi, nie znając tak naprawdę ani naszych serc, ani naszej biografii, ani naszego życia, znam Cię i wiem o Tobie wszystko, i to wystarczy, żeby Cię ocenić. Bardzo słuszne jest oburzenie, które powstaje w naszych sercach wskutek takiego działania, takiego sposobu czyjegoś postępowania względem nas. A jednocześnie wiemy też, jak łatwo jest oceniać z pozoru, jak bardzo łatwo jest, wiedząc o kimś bardzo niewiele, zbudować sobie wyobrażenie o całym czyimś życiu, o całym sercu, o całej wrażliwości, sposobie postępowania itd., itd. Ja myślę, że Żydzi w taki sam sposób patrzyli na Chrystusa. Wydawało im się, że wiedzą o nim wszystko, a tak naprawdę nie znali go wcale. I w naszej wierze jest bardzo silne ryzyko wiedzy o Panu Bogu, która wcale nie jest związana z poznaniem Go. Można być świetnym teologiem, można być wykształconym filozofem, można być znawcą religijności, ale jednocześnie nigdy nie doświadczyć żywego Boga. Można być księdzem, który nigdy żywego Boga w swoim życiu nie doświadczył, można być kaznodzieją, który opowiada o Bogu tak, jakby go znał, chociaż nigdy w życiu tego poznania nie doświadczył. Jeśli chcemy mówić o doświadczeniu, potrzebujemy o to doświadczenie w życiu zawalczyć. Jeśli chcemy być wiarygodni, musimy tę swoją przyjaźń i relację z Bogiem nieustannie budować. Przede wszystkim zaczynając od obecności. I tu znowu wracamy do modlitwy. Modlitwy, która jest punktem wyjścia chrześcijańskiego życia. Nie da się Boga wyczytać z książki. Książka. Może być pomocą, ale Boga najpierw trzeba spotkać w swoim osobistym doświadczeniu bycia z nim na modlitwie, wsłuchania się w niego, doświadczenia tego, jak bardzo jest obecny w sercu, gdzie przecież, jak sam o tym mówi w swojej Ewangelii, jest jego świątynia. Jeśli spodobał Ci się ten chlebak i chcesz wesprzeć rozwój naszych braci, wejdź na stronę www.akcjakonstellacja.pl.